chodząc po sklepach, można odnieść wrażenie, że w tym sezonie modne jest wszystko. Ale na przykład dzisiaj skupmy się na swetrach. Również można odnieść wrażenie, że każdy rodzaj swetrów jest modny. A szczególnie tradycyjny, klasyczny, męski pullover po angielsku, po naszemu po prostu swetr, bo tak przeważnie się mówi, a mam swetr. Od kilku sezonów taki oto pullover, tyle że obcięty, proponuje Miu dla młodych osób, czy sam, czy z bluzeczką. Super modny look. W tamtym roku wszystkie youtuberki chciały się pozabijać, aby pokazać się w sweterku, w pullover od Miu Miu. A w tym sezonie, owszem, pozostajemy przy krótkich pullover lub długich pullover. To zależy, który projektant, a dokładnie która kolekcja nam się najbardziej podoba. Czy to będzie, owszem, Miu Miu, Prada, Fendi, Kenzo i wszyscy inni, obojętnie na co nas stać i co się nam podoba, to na pewno w tej kolekcji znajdziemy pullover, tyle że albo będzie miał szerokie ramiona, albo będzie miał obniżony poziom ramion, albo będzie wielki, oversize'owy, albo będzie slim, albo będzie miał splot grubszy, albo będzie miał delikatniejszy splot. Jedno jest pewne, że kolor brązowy będzie nadal modny. Czy jasny, czy ciemny, wszystko jedno, brązowy będzie modny. Tyle że zmienia się to, z czym, z jakim kolorem łączymy brązowy. Tak jak proponuje Miu Miu, Fendi czy inni projektanci, można połączyć z jasnym różem. Dół, czy spodnie brązowe, czy różowe, wszystko jedno, ponieważ jak już panie widziałyście w moich filmikach, róż z brązem się ostatnio bardzo dobrze łączy. Ale jak na zdjęciu, panią pokazałam, to jest pokaz Fendi, można połączyć z długą lub krótką spódnicą, również taki pullover świetnie wygląda. Oczywiście ten pullover w dzisiejszych kolekcjach nie musi być taki pod szyjkę, może być wycięty bardziej, może być do szpica, tak jak mówię, zależy jaka kolekcja nam się podoba. A jeżeli nie kupujemy od największych projektantów i wchodzimy do galerii, do sieciówek i bierzemy co jest, to również znajdziemy mnóstwo pullover'ów z przeróżnymi splotami i wzorkami. Ja nie mam z obecnych kolekcji, to jest Ralph Lauren, jego najsłynniejszy sweterek, tu jest granat z najsłynniejszym splotem, gdzie wszystkie sieciówy go podrabiają. Oczywiście to już zależy, jaki fason nam pasuje i co się nam podoba. Jakie jeszcze fasony swetrów? Cardigan. Od kilku lat po prostu nagminnie, tyle że zmienia się długość. Z długich cardiganów przechodzimy w tym sezonie na krótkie. I mogą być to w stylu militarnym, bardzo króciutkie, w stylu militarnym. Znów powracają bardzo króciutkie, takie słodkie dziewczynki, grzeczne dziewczynki, znów wracają. Również mogą być w klimatach lat 2000 i po prostu wiązane na troczek, sznureczek, co kto woli, i dłuższe, i krótsze, przy czym jeszcze mogą mieć, tak jak stricte w latach 2000, futerko tutaj. Ja taki miałam kardigan wiązany. Mogą być cieniutkie, tyle że na przykład, tak jak ten jest w szarym kolorze, będzie super modny. Nie dość, że krótki, nie dość, że dobrej firmy, to jeszcze szary. Szary kolor również będzie modny. Mogą być również z cekinami, bo cekiny to jeden z bardzo mocnych trendów w tym sezonie. Cekiny. Ten jest brązy i kremy z dodatkiem angorki. Kolejny super mocny trend pullover, oprócz oczywiście tych pasków, gdzie po prostu
nie wiem, sieciówy od kilku sezonów nagminnie po prostu jakby nie potrafiły nic innego wymyśleć. Pullover lub kardigan lub sweterek z golfem czy bez golfu, czy z długimi rękawami, czy oversize'owy, czy dopasowany, paski. Po prostu nie ma nic innego, co by można było faktycznie coś ciekawego kupić, tylko paski. Ale w tym sezonie firmy przypomniały sobie, że na wiosnę zamiast golfika zimowego można dołożyć półgolfik. No, ocknęli się. I oczywiście wszystkie sklepy sieciówkowe od tych najtańszych młodzieżowych Sinsay i Mojito mają w ofercie i sweterki, i bluzy, lub takie bluzki do ciała ze stójeczką tutaj taką w kształcie, no powiedzmy, że takiego półgolfiku, więc bez problemu. Ale pamiętajmy, że półgolfy będą modne i jest to w sumie dość dobre i już jest na zewnątrz na tyle ciepło, że szalika się nie chce brać, ale jednak gardełko jest przykryte. I to czasami nas ratuje, aby na następny dzień nie chrypieć. Więc pamiętajmy, swetry z półgolfem, czy to w wersji takiej paskowej, czy w wersji klasycznej, czy rozpinane, czy nierozpinane, ale z półgolfikiem, o tutaj jest półgolfik, to jest wersja bardzo, wersja ciemnogranatowa, bardzo modna, czy w wersji półgolfiku, ale w wersji ciemno-szarej, szary cały czas jest modny i ładnie się łączy w tym sezonie z różnymi kolorami. Więc pamiętamy, półgolfiki są modne jako sweterki w tym sezonie. Kolejna grupa to furia kolorów. I taką furię kolorów nasza firma polska Tatun zaprezentowała, plus kwiaty. Oni idealnie, kolekcja wiosna-lato to jest dokładnie to, o czym teraz mówię. Furia kolorów i furia kwiatów, wzorów. Ich kolekcja to jest po prostu szeroka gama kolorystyczna, modna i wszędzie, na wszystkim są kwiaty. Ja kwiatów jako takich, jako na sweterkach nie za bardzo lubię, ale będą na przykład kardigany i jeszcze w dodatku wzorki. Oczywiście ja mam używany, więc to już wszystko było. Czy na przykład taki piękny vintage, nie dość, że kardigan, to jeszcze piękny niebieski kolor i jeszcze w dodatku aplikacje roślinne, więc mamy, powiedzmy, że kwiaty, prawda? Flora. Czy taka furia kolorystyczna fioletowa, nie dość, że kardigan, nie dość, że wiązany, to jeszcze fantastyczny, super modny fioletowy kolor. A jakby tego było mało, to nie dość, że kardigan, to jeszcze fantastyczny zielony kolor, chociaż widzę, że w kamerce jest niebieski. Więc pamiętajmy, panie, wszystkie kolory są modne, obojętnie czy długie, krótkie sweterki, czy oversize'owe, czy obcisłe. Czym więcej kolorów, zwłaszcza tych modnych w tym sezonie, czyli na przykład w sieciówach pojawiły się pomarańcze, róże, zielenie butelkowe lub jakieś inne odmiany, być może pojawią się takie dziwne niebieskie, takie sztuczne niebieskości połyskliwe, ponieważ w kolekcjach na jesień, zima, na przyszły rok również się te niebieskości takie plastikowe pojawiają, więc na pewno i w sweterkach się to pojawi. I różne przyszycia, aplikacje w kształcie kwiatuszków, czy jakichś tam innych wzorków, listków na pewno się pojawią. Nie wiem, czy w sieciówach, ale jeżeli ktoś korzysta z tej high fashion, i to na pewno na stronach, nie wiem, Witkacego, Moliera czy Net-a-Porter na pewno takie sweterki znajdzie z kwiatuszkami, tak jak na przykład u Kenzo, więc może kupić, jeżeli oczywiście to jest jego styl. Ja dziękuję za oglądanie, to taki szybki przegląd sweterków, co będzie modne wiosna-lato. Oczywiście chodząc po sklepach już te fasony i kolory zapewne pani widziałyście,
Ale mam nadzieję, że sieciówki, które świetnie się trzymają na naszym rynku, zaproponują coś jeszcze bardziej ciekawszego i odświeżony look. O właśnie, zaprezentuję odświeżony look, a nie cały czas odgrzewane paski, czy granatowe, czy czarne. Może nawet odważą się i zrobią biało-różowe paski. Może, bo również i takie biało-różowe połączenia pasów pojawiły się w różnych kolekcjach z high fashion. Zobaczymy.